Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy szybkiego operatora kamery. Nagrywam ten odcinek długo przed rozpoczęciem spotkania Polska-Słowenia i obstawiam, później zobaczymy czy właściwie, że Polacy przegrają. Będzie 2-1 dla Słowenii. Dlatego na poprawę humoru wjedźmy wspólnie do internetu. Talent. Każdy jakiś ma. Są osoby, które dobrze go wykorzystały i ciężką pracą jeszcze bardziej go rozwinęły. Do takiego poziomu jak Lewandowski, który na czwartkowym treningu postanowił trafić piłką w pracownika reprezentacji. Pusta bramka. To dla niego byłoby za łatwe. Może to był znak dla nich, aby Fabiański zaczął bronić i przygotowywać się do dzisiejszego meczu, który jak już wiecie, niestety przegraliśmy. Po prostu Lewy miał przeczucie. Trzeba było więcej trenować. No ale wracając do talentów, niektórzy swoje umiejętności wykorzystują w trochę inny sposób. Kilka dni temu pokazał to operator kamery z Uniwersytetu Datong w północnych Chinach, dla którego bieg na 100 metrów nie jest żadnym problemem. I bez problemu mógłby wygrać z zawodnikami. Okej, może zaczął kilka metrów przed nimi, ale w ręku trzymał kilkukilogramowy zestaw złożony z gimbala i kamery. I pewnie biegł trochę wolniej, aby wszystko dokładnie nagrać. Internet nie wie kim on jest. Może zwycięzcą biegu z zeszłego roku. Byłeś pierwszy? Gratulacje! W nagrodę nagrywasz zawody za rok. Szkoda, że nie opublikowano filmu, który nagrał, bo jeżeli wyszedł dobry, to koleś ma dwa talenty. Albo spełnił marzenie taty, który chciał, aby syn został sportowcem i marzenie mamy, która chciała, aby był operatorem. I z tych połączonych sił powstał super szybki operator. Szkoda mi zawodników, którzy widzą przed sobą takiego gościa, ale jak widać Chińczyków też dotyczy reguła, że nieważne jak dobry w czymś jesteś, zawsze znajdzie się Azjata, który jest w tym lepszy od ciebie. Podobną popularność zyskał operator Marston Sawyer kilka lat temu, gdy na zawodach crossfitowych nagrał sprint zawodników. Jak widać, kamera nie przeszkadzała mu, aby biec równo z nimi. Tylko wiadomo, że Marston brał kiedyś udział w takich zawodach. Po kilku latach złapał kontakt z organizatorami, a ci zobaczyli, że ma talent w filmowaniu. I tak stał się ich operatorem. A jaki jest wasz talent? Możecie pochwalić się w komentarzu. No dobrze, a co jeżeli nie spełnimy oczekiwań wspomnianych rodziców? Wtedy mogą wyniknąć kłótnie, które spowodują, że dziecko się wyprowadzi pod ziemię. Brzmi to strasznie, ale tak nie jest. Oto Andres Canto, który 6 lat temu pokłócił się z mamą i wykopał swój podziemny dom, zaraz za ich domem. Początek był oczywiście banalny, ale rozrastał się każdego dnia. Tak po kilku latach powstała prawdziwa jaskinia, usytuowana na głębokości 3,5 metra. Mająca schody, prąd, Wi-Fi, system stereo, ogrzewanie, piekarnik i pojedyncze łóżko. No dobra, ale o co poszło? Jaki był powód kłótni, która spowodowała, że chłopak postanowił się wyprowadzić? Do ogrodu, nadal przy rodzicach. Ale dlaczego zaczął kopać? Może za dużo grał w Minecrafta? No nie. Poszło o koszulkę. Mama kazała mu zmienić brudne ubranie, zanim wyjdzie z przyjaciółmi. Odmówił i za karę musiał zostać w domu. Wtedy wyszedł do ogrodu i w napadzie złości zaczął kopać. Tak było w 2015 roku. Oczywiście z mamą szybko się pogodził, ale nie porzucił kopania. Jak mówi, to był sposób na rozładowanie złości albo pokonanie nudy. Roboty przyspieszyły, gdy przyjaciel pożyczył mu wiertarkę i przychodził do niego, aby mu pomagać. Stropy wzmocnił za pomocą betonowych łuków i kolumn, a ziemię wyciąganą kiedyś ręcznie, teraz transportuje za pomocą systemu bloczków. 6 lat na takie coś! Zaraz niektórzy powiedzą, że widzieli na YouTubie filmiki Hindusów, co robili chałupy w dżungli i to z basenem, w 10-minutowych filmikach. Ale tam stoi za nimi masa sprzętu i ludzi, a to był sam Andres i czasami jego przyjaciel. Chociaż nasz Flintstone, bo tak niektórzy go nazwali, planuje, że zrobi pod ziemią jacuzzi. I pewnie spodziewacie się, że nasz 14-letni kopacz dołu, który obecnie ma 20 lat, będzie inżynierem lub projektantem. No właśnie nie. Jest początkującym aktorem, który w wolnych chwilach dalej kopie dół. I to może być kolejny powód do kłótni z jego mamą, która pewnie liczyła na coś innego. I aż strach pomyśleć, co teraz zrobiłby ze złości. Dobra, nawet Andres musi być świadomy, że znajdzie się Azjata, który kopie lepiej niż on. Ten pan powiększył swój dom o jaskinię, schowaną pod materacem łóżka. Jemu zajęło to trochę więcej lat, dokładnie 18, i tunele z każdym rokiem są rozbudowywane.
To może teraz trzeba wykopać jakiś podziemny parking? Chociaż to też pojawiło się w Indiach. Tylko nie wiem, czy było to planowane, bo o ile wjazd jest przyjemny i delikatny... Tak, wyjazd to już większy problem. Wracamy do sportu. Wszyscy żyją piłką nożną. No może nie wszyscy, ale większość świata. I jeżeli uważacie, że wieje tam nudą, to trzeba było pojechać na mecz w Rugby w Staffordshire. To spotkanie urozmaiciło wyburzanie wież chłodniczych tamtejszej elektrowni. Kibicom naprawdę się podobało i zaraz później poszli do domu. Jak smutni musieli być zawodnicy, gdy okazało się, że większość oglądających przyszła dla wyburzania kominów, a nie dla nich. Szukałem gdzieś informacji, jakim wynikiem skończył się tamten mecz. No i nie znalazłem. Najwidoczniej nikogo to nie interesuje, bo najważniejsze są efektowne wybuchy, jak w nowych filmach, gdzie nie liczy się fabuła. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdy like, komentarz, zapraszam do subskrypcji. No i co, nie spodziewaliście się mnie w poniedziałek, a widzimy się też w czwartek. No i oczywiście codziennie na Discordzie. Do zobaczenia, hej!